Jednym z najczęstszych objawów jest po prostu zaburzenie rozwoju mowy, w szczególności zaburzenie wymawiania głoski r. W tym momencie, kiedy dziecko nie jest w stanie prawidłowo operować językiem, nie jest w stanie prawidłowo wysunąć, spionizować języka, spokojnie dotknąć językiem do wszystkich zębów, oznacza to, że ono może być skrócone. Często mamy objaw taki serduszkowy, kiedy widzimy, że ta funkcja języka jest zaburzona. Kiedy przeprowadzając wywiad z rodzicami pacjenta, czasem otrzymując informacje od nauczycieli ze szkoły, mamy do czynienia z opóźnionym rozwojem mowy, wtedy taka plastyka jest skazana. Czasami jest to efekt współistniejący z powiększonym migdałkiem gardłowym, kiedy mamy dwa elementy powodujące zaburzenie rozwoju mowy. Sama operacja plastyki wędzidełka języka jest i powinna być wykonywana w znieczuleniu ogólnym. Bez znieczulenia lub w gabinecie może być wykonywane tak zwane podcięcie, niewielka korekta, która czasami jest wystarczająca. Niemniej jednak bardzo często jest to za mało. Dlatego wykonanie takiej prawidłowej plastyki wymaga przecięcia wędzidełka, odpreparowania, sprawdzenia, czy nie ma jakiegoś krwawienia i wykonania szwów, które są biowchłanialne, które same się wchłoną w taki sposób, aby nie narażać dziecka na niepotrzebne niedogodności później po zabiegu operacyjnym. Jeśli chodzi o opiekę przed i pooperacyjną, ona jest niezwykle istotna. Zalecamy trening i współpracę z logopedą przed zabiegiem, jak również w krótkim okresie po zabiegu. Czasami jest to doba, czasami są to dwie doby po zabiegu, kiedy wyłączamy już odpowiednie zajęcia treningowe, które przedstawiamy pacjentom po zabiegu operacyjnym, po to, aby nie powstała blizna i aby nie zniweczyć efektu operacji. Pacjent po samym zabiegu wędzidełka języka po plastyce może opuścić szpital po kilku godzinach po takim zabiegu, kiedy mamy pewność, że wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem dziecka są prawidłowe. Nie ukrywam, że zalecam regularne i częste kontrole po takim zabiegu, aby ten trening był dosyć intensywny. Nawet codzienne zajęcia w ciągu pierwszych 7-14 dni po zabiegu są niezwykle istotne i dają bardzo zadowalający efekt. Brak plastyki wędzidełka języka, brak korekcji tej wady powoduje zaburzenia wymowy. U niektórych osób może to być poprawione przy bardzo intensywnym treningu logopedycznym, ale bardzo często on jest niewystarczający i czas, ilość zajęć, zmęczenie dziecka jest nieproporcjonalnie bardziej dla tego dziecka męczące niż krótki zabieg i pewna nieduża ilość zabiegów logopedycznych po zabiegu operacyjnym.